Nie było to moim zamiarem. Jest oświadczenie Tadeusza Rydzyka, ojciec. Tadeusz Rydzyk wydał oświadczenie w sprawie wypowiedzi o biskupie Janiaku. Zdaję sobie sprawę, iż moje spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało. Nie było to moim zamiarem, pisze w oświadczeniu ojciec. Tadeusz Rydzyk. To jest współczesny męczennik. Media to zrobiły, mówił o biskupie Edwardzie Janiaku w czasie mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja ojciec. Tadeusz Rydzyk. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus, stwierdził redemptorysta. Wypowiedź dyrektora Radia Maryja wywołała ogromne poruszenie. Zareagował na nie m.in. prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży, który zwrócił się z prośbą o interwencję do przełożonego ojciec. Rydzyka prowincjała redemptorystów ojciec. Janusza Soka. Prowincja warszawska redemptorystów wydała w poniedziałek oświadczenie w sprawie słów ojciec. Rydzyka. Z kolei arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i administrator apostolskiej diecezji kaliskiej, przeprosił wszystkich, których dotknęła sobotnia wypowiedź dyrektora Radia Maryja. Oświadczenie ojciec Tadeusza Rydzyka, chcę stanowczo oświadczyć, iż w słowach, które wypowiedziałem 5 grudnia 2020 rok. Przy okazji obchodów rocznicy założenia Radia Maryja nie było moją intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Tacy sprawcy, po rzetelnym dochodzeniu i udowodnieniu winni spotkać się ze stosowną karą, pisze w wydanym 8 grudnia oświadczeniu dyrektor Radia Maryja ojciec. Tadeusz Rydzyk. Oświadczenie opublikowano na stronie internetowej Radia Maryja. Dalej redemptorysta zaznacza, że każdy niegodny czyn jest grzechem, a dopuszczający się go jest grzesznikiem, który nawróciwszy się, powinien prosić Boga o miłosierdzie. Zarazem jednak grzech seksualnego molestowania małoletnich jest przestępstwem, które winno być traktowane zgodnie ze wskazaniami Kościoła i procedurami prawa cywilnego, pisze. Kocham Kościół, dlatego nie miałem zamiaru w żaden sposób rozmywać trawiącego go dramatu grzechu i przestępstwa pedofilii. Mówiąc to mam na myśli przede wszystkim ofiary tych czynów, będące przecież także dziećmi Kościoła, czytamy w oświadczeniu. Ojciec. Rydzyk zapewnia, że nie miał zamiaru krytykować ani podważać decyzji papieża Franciszka w sprawie Ppa Edwarda Janiaka. W mojej wypowiedzi odnosiłem się do atmosfery medialnej, która ferując przedwczesne wyroki utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, dogłębne wyjaśnienia jego przyczyn, aby ofiary mogły otrzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół, również zraniony takimi czynami, środki zaradcze na przyszłość, stwierdza. Zdaję sobie sprawę, iż moje spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało. Nie było to moim zamiarem, pisze ojciec. Rydzyk. Na koniec zapewnia, że modli się za osoby skrzywdzone i ich rodziny. Ta modlitwa jest i będzie obecna również na antenie Radia Maryja, kwituje. Biskup Kaliski pod lupą Watykanu 17 października Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań biskup Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją. Biskup Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym Zabawa wchowanego Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców, braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja, wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej, Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał ukryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.